Witajcie kochani. W poprzednim filmie mówiłem o tym, co dzieje się z duszą po śmierci. Dziś natomiast opowiem o tym, jak dusza wybiera ciało, czyli jak wygląda proces inkarnacji. Dla tych, którzy widzą mnie po raz pierwszy, ja nazywam się Krzysztof Bartoszewicz, jestem energoterapeutą, badaczem i analitykiem zjawisk energetycznych, miłośnikiem magii i twórcą technik uzdrowienia duchowego Soul Crystal Healing i transcendencji czakralnej Soul Crystal Activation. Witam Was na kanale Kryształowy Dom Duszy, w którym dzielę się swoją wiedzą z zakresu szeroko pojętej duchowości. Myślę, że samego pojęcia reinkarnacji nie muszę zbytnio wyjaśniać. Z najprostszej definicji teoria ta zakłada, że nieśmiertelna dusza po śmierci naradza się ponownie w nowym ciele. Jak zwykle uprzedzam, że treści, które zamieszczam, są wynikiem moich własnych badań i obserwacji. Głównie kieruję się najbardziej zasadą upraszczania oraz obserwacji natury. Zjawiska duchowe, choć wyglądają na bardzo skomplikowane, w rzeczywistości nie różnią się od tych, jakie dostrzegamy na co dzień, gołym okiem. Jak mówiłem w poprzednim filmie, dusza po złączeniu się z macierzą oczekuje na ponowną inkarnację, a dokładnie na to, aż w danej przestrzeni pojawi się ciało kompatybilne z nią pod kątem energetycznym i pewnych uwarunkowań i cech zgodnych z cechami przejawionymi w poprzednich wcieleniach. Jak to wygląda w praktyce? Wyobraź sobie, że dusza jest energią o pewnej częstotliwości i natężeniu, która dodatkowo posiada pewien zakres cech. I nie mam tu na myśli cech osobowości, ale cech pod kątem zdolności czy predyspozycji wynikających z poprzednich wcieleń. Jak wspomniałem w poprzednich nagraniach, około 20-30% cech, jakie posiadamy, to wynik poprzednich wcieleń. Kolejne 10-20% to cechy rodowe. Pozostałe wartości to uwarunkowania epigenetyczne. A więc dusza, aby inkarnować, potrzebuje ciała nie dość, że zgodnego z nią pod kątem energetycznym, to też takiego, które będzie reprezentowało możliwość przejawiania tych aspektów, które dusza przejawiała w poprzednich wcieleniach. Mówiąc prościej, wyobraź sobie, że dusza ma 5000 jednostek energetycznych i cechy jej to zdolności mentalne i magiczne. Mówiąc o jednostkach, nie mam tu na myśli żadnych konkretnych systemów jak BioWIS. Po prostu pokazuję to podglądowo. Musi więc ona znaleźć takie ciało, które zapewni jej te warunki potrzebne do wzrostu, umacniania i uszlachetniania pozytywnych aspektów nabytych w ciągu inkarnacji. Jak dusza to ciało znajduje? Otóż w momencie poczęcia, gdy nasienie złączy się z komórką jajową, dochodzi do niesamowitego zjawiska energetycznego. Nawet dzisiejsi naukowcy byli w stanie zaobserwować to, że w trakcie tego procesu dochodzi do mikrowybuchu energetycznego. Ten wybuch to nic innego jak wysłanie w przestrzeń informacji o potencjale energetycznym i uwarunkowaniach ciała, które niedługo powstanie z tego aktu. W tej energetycznej flaszy zawarte są informacje o cechach rodowych, uwarunkowaniach biologicznych, predyspozycjach, jakie osiągnie dojrzałe ciało, ale przede wszystkim informacje o jego potencjale energetycznym. To najważniejszy czynnik, który mówi duszy, czy będzie ona w stanie utrzymać się w materii w tym ciele oraz czy samo ciało wytrzyma jej napór energetyczny. Wyobraź to sobie jako energię atomową, która potrzebuje odpowiedniego reaktora do tego, by ją utrzymał. Zbyt silna energia, a słaby reaktor doprowadzi do rozpadu reaktora i uwolnienia energii. Zbyt słaba energia, a zbyt mocny reaktor, energia nie ma, wystarczy do tego, żeby zasilić sam reaktor. A więc dusza 5000 jednostek i ciało 5000 jednostek, wszystko gra. Wielu z nas zada sobie też pytanie, no dobrze, ale jak dusza wybiera rodzinę? Mówi się przecież, że silne dusze wybierają trudne rodziny, by czegoś doświadczyć czy oczyścić ród. Według mnie to nieprawda. Dusza nie wybiera rodziny czy samego rodu. Wybiera ona jedynie ciało, które będzie posiadało przydatne dla niej cechy. Skąd te cechy i potencjał się bierze? Właśnie od aspektów naszych rodziców. Bez względu na to, jacy są, mają oni swój potencjał energetyczny, cechy własne oraz rodowe. Niektóre cechy, jak i potencjały, mogą być recesywne lub aktywne. To dlatego często w rodzinach uzdrowicieli energetycznych chociaż jeden przodek posiadał podobne cechy. Nawet jeśli twój tata czy mama nie mają widocznych zdolności, to wcale nie oznacza, że ich nie mają. Mogą one być zaledwie uśpione lub po prostu nigdy nie rozwinięte w praktyce.
to, jaki będzie potencjał energetyczny ciała, bierze się bezpośrednio od naszych rodziców. Ich unikatowe połączenie genów stworzyło ciało o indywidualnym i niepowtarzalnym potencjale. To samo tyczy się cech. Talent do jazdy konnej może brać się od twojego prapradziadka, który był Tatarem, lub doskonałe zdolności pływackie od prapradziadka Flisaka. Patrząc na same procesy inkarnacyjne i kody energoinformacji, uważam, że informacje o trudnej relacji między rodzicami, biedzie w domu czy tym podobne nie są wyznacznikiem dla duszy do wcielania się. Istotne są cechy pozwalające duszy rozwijać się i wzrastać. Ewentualne ograniczenia są jedynie niedogodnością do przejścia. Dodam, że pogląd o tym, że musimy coś przerobić, uzdrowić, naprawić, jest według mnie nieudolną próbą wyjaśnienia, skąd bierze się zło i cierpienie na świecie. Korzenie tej teorii sięgają też prób New Age'owej doktryny opartej na judeochrześcijańskich przekonaniach, że wszystko, co nas spotyka, jest dla nas zaplanowane przez Boga. W wielu praktykach odchodzi się od tego pojęcia Boga, ale odpowiedzialność przerzuca się na nas samych, a raczej nasze dusze. Osoby zainteresowane psychologią i socjologią zauważą w tym niezwykle wyrafinowany trik manipulacyjny. No dobrze, ale wróćmy jednak do samego procesu inkarnacji. Dusza o wspomnianych wcześniej 5000 jednostek i określonych cechach, kiedy tylko uzyska sygnał, że takie ciało niebawem pojawi się na materii, pojawia się w przestrzeni matki i łączy subtelną nicią energetyczną z zarodkiem. Dusza nie wnika do płodu, ale łączy się z nim i nieustannie porusza się w jego obrębie. Niestety, ale dusza do pełnego połączenia się z ciałem w bezpieczny sposób potrzebuje przejść przez energetyczne wrota łączące wymiary. Tymi wrotami jest kobiece łono. To ono potrafi trwale złączyć duszę z ciałem i to właśnie w momencie porodu ma miejsce. Co jednak dzieje się w przypadku cesarskiego cięcia? Dusza również łączy się z ciałem, jednak jest to proces, w którym dziecku nie towarzyszy energia matki. Takie dziecko już od początku posiada duże deficyty energetyczne. Na szczęście deficyty te ulegają uzupełnieniu, o ile rodzice zapewnią dziecku odpowiednie warunki. Należy też odnieść się do tego, że tylko dzięki medycynie jesteśmy w stanie przynieść na świat małą istotkę, nie rodząc w naturalny sposób. W królestwie zwierząt taka sytuacja skończyłaby się śmiercią dziecka, matki lub obojga. Choć jest to nienaturalna forma narodzin, to nasze dusze szybko adoptują się do takich też okoliczności. Temat inkarnacji jest bardzo trudny i wymusza podjęcie się nieraz ciężkich tematów, takich jak śmierć łóżeczkowa. Jak mówiłem, w momencie zapłodnienia wysyłany jest impuls energoinformacyjny, który daje duszy znać o danym ciele. Jednak od momentu poczęcia do narodzin to 9 miesięcy procesów epigenetycznych, w których potencjał ciała może ulec zmianom. Stres matki, zła dieta, czynniki chorobotwórcze może sprawić, że zamiast wcześniejszych 5000 jednostek energii powstanie ciało o zaledwie 3000. W takim przypadku, gdy różnica jest naprawdę duża i dusza nie będzie w stanie nawet się inkarnować, zrywa ona to połączenie i dochodzi do poronienia. Jeśli różnice są mniejsze, na przykład 4500 względem 5, dziecko może narodzić się, ale może dojść do sytuacji, gdzie ciało nie jest w stanie utrzymać duszy i dochodzi do wczesnej śmierci łóżeczkowej lub też do pewnej formy porażeń i chorób uniemożliwiających normalny rozwój. Najlepszym możliwym scenariuszem jest, gdy potencjał ciała będzie równy potencjałowi duszy lub nawet nieznacznie go przewyższy. Zbyt duże wahania w którąkolwiek ze stron powoduje komplikacje. Na przykład zauważam, że osoby z zespołem Aspergera mają średnio o 1/10 większy potencjał ciała niż potencjał duszy. Co zatem wpływa na to, że rodzimy się w konkretnych rodach? Spotykamy konkretne osoby czy doświadczamy konkretnych sytuacji? Wiele osób mówi, że to kwestia karmy, jako zapłaty i wyrównania za swoje uczynki, czyli skrzywdziłeś kogoś w tamtym wcieleniu, więc teraz na zasadzie karmy to on skrzywdzi ciebie. Nic bardziej mylnego, kochani. Karma owszem, ale nie w takim wydaniu. Karma to prawo przyczynowo-skutkowe, a nie prawo nagrody i kary. Dokładniej mówiąc, i tej części wiele osób nie lubi, bo narusza to ich pojęcie sprawiedliwości albo boi się, że straci bicz na ludzkość. Można popełnić zło i nie ponieść za to żadnej kary, przynajmniej w naszym ludzkim pojęciu, bowiem skutek nie zawsze oznacza karę, a przyczyna nie zawsze oznacza zło czy dobro. Możesz kopnąć psa i tym samym uratować go spod kół samochodu. Jednak karma w pojęciu przyczyny i skutku ma to duże znaczenie.
to nie jest tak, że nasze dusze spotykają się i wybierają jakieś dla nas doświadczenia. To my sami na skutek różnych działań związujemy się z innymi prawem karmy. Na przykład składając przysięgę na łożu śmierci, że zemścimy się na przysłowiowym Kowalskim. Poniekąd rzucamy klątwę na własną duszę, zmuszając ją do inkarnacji w takiej przestrzeni, by tego Kowalskiego spotkać. Czy to jako sąsiada, czy jako własnego brata, któremu od najmłodszych lat niszczymy życie. Przysięgi, ślubowania, pakty i zobowiązania to zakres działań z wierzchu niepozornych, ale angażujących ogromne zasoby, funkcje energii, które wpływają na nasze procesy inkarnacyjne. Silna miłość, przysięga jej wiecznej realizacji, przyczynić się może do tego, że nasza dusza zobligowana będzie czekać w przestrzeni, aż nasza ukochana ponownie się narodzi i podążanie za nią. Problem jest wtedy, gdy druga strona nie odwzajemnia tych uczuć, albo gdy takich przysiąg naskładaliśmy całe setki. Owszem, zdarzają się też dusze ludzi, których pamiętamy z poprzednich wcieleń. Nasi przyjaciele, wrogowie czy osoby ukochane. Wykazują one często pewną kompatybilność z nami i pojawiają się w momentach, gdy tego potrzebujemy. Choć nie zawsze jest to świadoma potrzeba. Dzieje się to tak, gdy nie możemy ruszyć z miejsca. Gdy nasze własne ograniczenia nie pozwalają nam postawić kolejnego kroku. Zwykle wtedy nasza dusza wysyła swoiste zawołanie w przestrzeń, by dusze, które są z nami kompatybilne, pomogły nam. Czasami nawet bolesnym kopniakiem w tyłek. Jednak nadal jest tym, czym innym jest pomoc bratnich dusz, które wspierają, a czym innym jest padnięcie ofiarą ludzi, którzy pomagać nam wcale nie chcą, tylko zyskać coś naszym kosztem. Tu też odgrywa rolę nasza dusza, nieraz krzycząc nam w naszym wnętrzu serca, byśmy uważali i nie pozwalali sobie więcej na poniewieranie. Pytanie tylko, jak często tej duszy słuchamy. Życie nie należy do łatwych. Jesteśmy istotami, które wymagają pewnej dozy zmagań do tego, aby rozwijać się prawidłowo. Jednak ani nasza dusza, ani my sami nie jesteśmy istotami sadomasochistycznymi, które serwowałyby sobie traumy i cierpienia przekraczające zdrowy rozsądek. Proces inkarnacji to proces bardzo naturalny. Kierują nami proste prawa i zasady. Tak samo proste jak te, które zauważamy na co dzień, obserwując naturę w całym swoim przejawie. Choć proste, to wcale nie oznacza, że są przyziemne i byle jakie. Sam proces życia to najbardziej mistyczna i piękna forma ruchu energii. Jesteśmy istotami duchowo-energetycznymi i dzięki materii i wolnej woli możemy kształtować naszą rzeczywistość. Magia to właśnie kształtowanie naszej rzeczywistości poprzez akty woli. A to w naszej nieświadomości i nieodpowiedzialności leży cały problem. To brakiem patrzenia z szerszej perspektywy potrafimy uwikłać się w sieć powiązań i zależności. Przychodzimy na świat z pewnym pakietem pięknych cech i zdolności. Czasami obarczeni jesteśmy też tymi mniej miłymi rzeczami. Jednak nasza wola transformacji jest wspaniała. Nasze wyższe ja nie przejmuje się ograniczeniami w trakcie inkarnacji, bowiem drzemie w nas ogromny potencjał do zwalczania wszelkich przeszkód. A dodatkowo ta sama wola sprawia, że nawet jeśli nie mamy jakiejś cechy zapisanej w duszy, to mamy zawsze możliwość ją nabyć i w ten sposób sprawić, by dana cecha będzie wzmacniana w kolejnych wcieleniach. Każdą chwilę swojego życia mamy prawo i możliwość budowania siebie lepszego niż byliśmy wczoraj. A więc kochani, życzę Wam w tym nowym roku, abyście świadomie podejmowali decyzje i starannie dobierali swoje słowa, zwłaszcza jeśli są one formą obietnicy. A przede wszystkim byście mieli świadomość, że nic nie musicie. Że nie musicie przerabiać czy odpokutować krucjaty Waszego pra kogoś tam, czy tego, że byliście żołnierzem SS. Nic nie musicie. Możecie za to zawsze zmienić cokolwiek w Waszym życiu. Nic też nie wybieraliście. A nawet jeśli... to zawsze przecież można zmienić wybór, prawda? Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.